Co tam? Witam wszystkich. Prawa dłoń patrzy od siebie, lewa do siebie. Mały palec dłoni w gyan mudra, mały palec lewej dłoni łapie za kciuk prawej. Trzymamy pozycję. Ekonka Sadhguru Prasad. Remane bide chokama singi sacha kabat kanta dhyan bibu chara tati ga tambasakar ki bichana madharam bhaja param tarta tarko ubjara grasaram Ugdeitang tarangaran nad gyan git bandhanam Chaka chaka rahe devdanavmun chaka chaka byom bivanam Atam pades besan chamko japa sa jape jape Sada rahe kan chansi kaya kalna kapho vyape Remane bidejo kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibut charao Tati ga attam pasakar ki bicha naam dharang Bhaja taram param tartha tharko ugjara grasarang Ugdaitang tarangaran nad gyan git bandhanam Chak chak rahe devdanavmun chak chak byom bivanam Atam pades besan chamko japa sa jape jape Sadare kan chansi kaya kalna kapku vyape Remane bidejo kama singi sacha kabat kantala dhyan bibut chara Tati ga attam pasakar ki bicha naam dharang Bhaja param tartha tharko ubjara grasarang Ugdaitang tarangaran nad gyan git bandhanam Chak chak rahe devdanavmun chak chak byom bivanam Atam pades besan chamko japa sa jape jape Sadare kan chansi kaya kalna kapu vyape Remane bidejo kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibut charao Tati ga attam pasakar ki bicha naam dharang Bhaja param tartha tharko ubjara grasarang Ugdaitang tarangaran nad gyan git bandhanam Chak chak rahe devdanavmun chak chak byom bivanam Atam pades besan chamko japa sa jape jape Sadare kan chansi kaya kalna kapku vyape Remane bidejo kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibut charao Tati ga attam pasakar ki bicha naam dharang Bhaja param tartha tharko ubjara grasarang Ugdaitang tarangaran nad gyan git bandhanam Chak chak rahe devdanavmun chak chak byom bivanam Atam pades besan chamko japa sa jape jape Sadare kan chansi kaya kalna kapku vyape Remane bidejo kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibut charao Tati ga attam pasakar ki bicha naam dharang Bhaja param tartha tharko ubjara grasarang Ugdaitang tarangaran nad gyan git bandhanam Chak chak rahe devdanavmun chak chak byom bivanam Atam pades besan chamko japa sa jape jape Sadare kan chansi kaya kalna kapku vyape Remane bidejo kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibut charao
Tati goat tam paskarki bichana madharang, bhaja param tarta tarko ugjara grasarang, ugdei tang tarangaran nad gyan git bandhanang, chaka chaka rehe devdana vmun chaka chaka bhyom bivanang, atam padis besan jamko japa sa japa japa, sadare kanchan sikaya kalna kabhu bhyape. Remane bidajo kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibu chara tati ga tampasakar ki bichana madharan bhaja param tarta tarko ubjara grasaran ugdei tang tarangaran nad gyan git bandhanan chaka chaka rehe devdana vmun chaka chaka bhyom bivanan atam padis besan jamko japa sa japa japa sadare kanchan sikaya kalna kapku bhyape. Remane bidacho kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibuchara tati ga tampasakar ki bichana madharang bhaja param tarta tarko ubjara grasarang ugdei tang tarangaran nad gyan git bandhanang chaka chaka rehe devdana vmun chaka chaka bhyom bivanang atam padis besan jamko japa sa japa japa sadare kanchan sikaya kalna kapku bhyape. Remane bidajo kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibuchara tati ga tampasakar ki bichana madharang bhaja param tarta tarko ubjara grasarang ugdei tang tarangaran nad gyan git bandhanang chaka chaka rehe devdana vmun chaka chaka bhyom bivanam atam padis besan jamko japa sa japa japa sadare kanchan sikaya kalna kapku bhyape. Remane bidacho kamao singi sacha kabat kantala dhyan bibuchara tati ga tampasakar ki bichana madharang bhaja param tarta tarko ubjara grasarang ugdei tang tarangaran nad gyan git bandhanang chaka chaka rehe devdana vmun chaka chaka bhyom bivanam atam padis besan jamko japa sa japa japa sadare kanchan sikaya kalna kabhu bhyape. Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru, Vahe Guru. Spójrzmy dłonie na piersiach, w namaste, dociśnijcie lekko dłonie do siebie. Kciuki niech leżą na mostku. Poczuj bicie serca przez kciuki, przez mostek. Głęboki wdech do mantry. Om Namo Guru Namo.
Satgurai Namah, Sirgurudevai Namah. Ada Sach, Jugada Sach, Hebei Sach, Nanakahosi Bei Sach. Baba Sri Chanda Mukadei Kach Mukadei Kach Mukadei Kach. Głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. I zrobimy dzisiaj jedno ćwiczenie na rozgrzewkę tylko krowy i kota. Siadamy, stajemy sobie na czworakach. I z tej pozycji na wdechu wyginamy kręgosłup. Głowa idzie do góry. Patrzymy w trzecie oko. Na wydechu robimy koci grzbiet, podbródek do mostu. I kontynuujemy na razie powoli. Wyginamy kręgosłup. Wdech. Wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I kontynuuj w swoim rytmie. Głęboki wdech. Zatrzymaj na chwilę i wydech. I zatrzymaj na chwilę i kontynuuj. I teraz możesz troszeczkę przyspieszyć. Wdech i wydech. Wdech i wydech.
I wdech do góry, głowa, tułów do dołu, zatrzymaj na wdechu. Mocno wygnij kręgosłup. Mocniej. Wydech. Zatrzymaj na wydechu, podbródek do mostka. Wygnij kręgosłup. I oddychaj normalnie, w neutralnej pozycji. Wyciągnij po przekątnej prawą rękę, lewą nogę. Rozciągnij, oddychaj w pozycji. Zmień rękę i nogę, teraz lewą rękę, prawą nogę i oddychaj. I rozluźnij pozycję, siadamy. Zrobimy króciutką medytację, 3 minuty. To jest medytacja, która mi towarzyszyła przez pierwszy chyba rok mojej praktyki z jogą Kundalini. Nazywa się medytacja Ganeszy. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ją często robię na zajęciach. To jest medytacja, która bardzo szybko zmienia stan świadomości. Kiedy jesteśmy bardzo mocno w emocjach, albo jesteśmy zdenerwowani. Mi się zdarzało, kiedy pracowałem w biurze, zdarzało mi się wychodzić do toalety, siadać na toalecie. Robiłem medytację, robiłem mudrę, liczyłem do 180 i potem wracałem do normalnej pracy. Wygląda to w ten sposób. Ganesha to jest Bóg, który ma kształt, postać słonia w mitologii hinduskiej. W związku z tym musimy zrobić trąbę, tak? Wygląda to tak. Lewa dłoń, lewa. Kciuk lewej dłoni stawiamy tutaj, w miejscu trzeciego oka. Tu jest taka kość. Tu jest kość i między, jak wyczujemy palcem, tu jest taki dołeczek, tak? I w tym dołeczku stawiamy lewą dłoń. Te palce są jak anteny. Natomiast prawa dłoń łapie za mały palec lewej dłoni. Tak? Lewa dłoń, lewy kciuk na trzecie oko. Mały palec łapie za... prawa dłoń łapie za... mały palec lewej dłoni. I zamykamy oczy. Koncentracja na punkcie pomiędzy brwiami, tam gdzie lewy kciuk styka się z czołem. I długi, spokojny oddech.
I zrób głęboki wdech. I z wydechem opuść dłonie na kolana. Przez chwilę zostań w pozycji. I robimy tej medytacji dłużej, 3 minuty, żebyśmy za bardzo nie odlatywali, a szczególnie jak jesteśmy w biurze, bo ciężko nam będzie wrócić do pracy. Zaczynamy naszą kriję, dłonie są otwarte, wyciągamy je do góry, 60 stopni, pamiętajcie, 60 stopni to jest kąt, to jest 0, to jest 90, 60. 60 to jest kąt, który pracuje z czakrą serca. Koncentracja na punkcie pomiędzy brwiami, głęboki wdech. I oddech ognia. Zrób głęboki wdech, zatrzymaj powietrze i pompujemy brzuch. Tak jakbyśmy wybijali energię z pępka do głowy. Wydech. Głęboki wdech. I jeszcze raz oddech ognia. Wyciągamy ręce z ramion. Mocno wyciągnij ręce. I głęboki wdech. Zatrzymaj i znowu pompujemy energię z brzucha do głowy. Głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. Mulband. I powolutko puszczamy ręce na kolana. Weź głęboki wdech. Wydech. I z wdechem wyciągamy ręce równolegle na podłogę. Dłonie zwisają. Natomiast ramiona są równolegle do podłogi. Głęboki wdech. Oddech ognia w tej pozycji.
wyciągamy ręce z ramion, wyciągamy i trzymamy zablokowane jeszcze trochę. Oddech ognia. Ostatnie 30 sekund. Trzymaj. I głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze. Mulband. Zamek podstawy. I z wydechem opuść dłonie do ziemi. Dotknij podłogi. Oddychaj przez chwilę. Obserwuj swoje ciało. Ta kriya pracuje oczywiście z centrum serca. Wzmacnia serce, dzięki temu wzmacnia układ nerwowy. Pracuje też z hormonami. Krew się odnawia. Hormony zaczynają pracować inaczej, wyrzucają do krwi substancje. I jednocześnie budujemy nasze pole elektromagnetyczne, naszą aurę. Następne ćwiczenie. Siadamy sobie na piętach. Natomiast ustawcie kolana szeroko. Tak, czyli nie kolana razem, tylko szerzej. I opieramy się na dłoniach z tyłu. Głowa opada do tyłu. Przepraszam. Nogi są proste. Robimy tak zwaną platformę. Głowa opada do tyłu. I zaczynamy oddech ognia. Tylko minutkę w tej pozycji. I kolejną minutkę robimy to samo, tylko zaczynamy chodzić stopami na zewnątrz i stopy wracają do środka i idą na zewnątrz. I cały czas kontynuujemy oddech ognia. Jeszcze chwileczkę. Kontynuujemy.
Jeszcze raz stopy na zewnątrz. Oddech ognia. Do wewnątrz. Robimy głęboki wdech. I z wydechem siadamy, oddychaj przez chwilę. Głęboki wdech, wydech, obserwuj swoje ciało. Nie reaguj. Po prostu obserwuj wszystkie odczucia w swoim ciele. Nie staraj się nic zmienić. Nie blokuj. Tylko obserwuj. I wracamy do tego ćwiczenia, które najpierw pokazywałem. Siadamy na piętach, kolana szeroko, opieramy się z tyłu na rękach. Robimy głęboki wdech. Zatrzymaj i pompujemy pępek. Na zatrzymanym wdechu. Dopóki możesz zatrzymać oddech, kiedy już nie możesz dłużej trzymać oddechu lub wydech. I znowu głęboki wdech i pompujemy. Głowa opada do tyłu. I zejdź jeszcze niżej rękami, jeszcze dalej. Głowa opada do tyłu i kontynuuj to samo. Wdech i pompujemy. Ostatni raz głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze i pompuj. Tak długo jak możesz. I wracamy. Kolana. W tej pozycji, w której jesteś, kolana szeroko. Połóż czoło na ziemi i kładziemy się w guru pranam. To jest taka pozycja, gdzie robimy dłońmi namaste i kładziemy dłonie daleko przed sobą na ziemi, a czoło również na ziemi. I zostajemy w tej pozycji. Ja będę śpiewał mantrę. Wy możecie
również śpiewać, starajcie się tą mantrę wibrować w trzecim oku. Na razie oddychaj długim, spokojnym oddechem. Postaraj się rozluźnić w pozycji. Ong, 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 sohang, 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 ong, 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 sohang, 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 sohang. I zrób głęboki wdech, wydech, powoli podnieś się do góry. Wyjdź z pozycji i powolutku wyprostuj nogi. Rozluźnij nogi, wyciągnij je przed sobą, rozluźnij. Wyciągnij ręce do góry. I jeśli możesz, złap za palce stóp, jeśli nie możesz, złap za łydki. I wyciągając najpierw pępek do przodu, brzuch do przodu. Pochyl się do przodu i zostań w pozycji. Długi, spokojny oddech.
rób tyle, na ile ci pozwala twoje ciało. Postaraj się rozluźnić w tej pozycji. Jest w jodze kilka tak zwanych mistrzowskich asan, około 5-6. Jedno z nich jest właśnie Paschimottanasana, czyli ta asana. I powolutku podnosimy się do góry i robimy to ćwiczenie jeszcze raz, które wcześniej robiliśmy. Robimy platformę. Głowa opada do tyłu i oddech ognia. Tylko minutkę. Cały czas kontynuując oddech ognia, zrób rozkrok nogami. Wróć nogami do środka, cały czas kontynuując oddech ognia. I jeszcze raz idź nogami na zewnątrz. I jeszcze raz do środka. I zrób głęboki wdech. Zatrzymaj. Wydech. Usiądź. Przez chwilę zostań w pozycji. Obserwuj. Teraz takie ćwiczenie, które się nazywa Maha Mudra. Do tego spróbuj usiąść na lewej pięcie. Tak, żeby lewa pięta znalazła się w miejscu pomiędzy pośladkami. Tam jest to miejsce, gdzie zaciskamy mulband, czyli zamek podstawy. Dlatego lewa pięta stymuluje naszą mulband, dlatego ta pozycja nazywa się Maha Mudra, czyli wielka mudra. Wyciągnij się do góry i teraz tak, jeśli możesz, palec wskazujący i palec środkowy idzie z prawej strony, prawa noga jest z przodu, z prawej strony dużego palca stopy i łapiemy duży palec od tyłu, a kciuk naciska na paznokieć, lewą dłonią łapiemy za stopę od zewnątrz i podbródek do mostka. Jeśli ktoś nie może złapać za stopę, łapie po prostu za łydkę. Głęboki wdech, pełen wydech, zatrzymanie na wydechu, mulband, kręgosłup prosty.
Wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. Zatrzymaj mulband. Wciągnij brzuch pod żebra. I wydech. I kontynuuj w ten sposób. Wdech. Na wdechu mulband, wciągnij brzuch pod żebra, podbródek do mostka, plecy proste, wydech i kontynuuj w swoim tempie. Teraz zrób na odwrót, czyli zrób głęboki wdech. Pełen wydech. Zatrzymaj na wydechu. Wciągnij brzuch. Prosty kręgosłup. Wdech. I kontynuuj zatrzymanie na wydechu. Przynajmniej 7-8 sekund zatrzymanie na wydechu. I ostatni raz po wydechu zrób wdech, pełen wydech i trzymaj, trzymaj, wyprostuj kręgosłup. I wdech, powoli wyjdź z pozycji, wyciągnij nogę przed sobą i kładziemy się na 5 minut na plecach. Zrelaksuj się. Zrelaksuj się na plecach, zrelaksuj pozycję. Thank you.
I teraz z pozycji na plecach będziemy robić taką kołyskę. Wygląda to w ten sposób, że ręce są wyciągnięte do góry i podnosimy na przemian głowę i nogi. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Robimy kołyskę na plecach. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Nogi do leżenia i do góry. Kiedy nogi idą do dołu, głowa idzie do góry. I kontynuujemy przez chwilkę. I połóż się na plecach. Podnieś nogi. Ręce wyciągnij za głowę, daleko. Nogi podnieś 5 cm na podłogę. I oddech ognia. Wyciągnij palce nóg przed siebie. Oddech ognia. I połóż dłonie na podłodze, ręce na podłodze. Podnieś lewą nogę 5 cm na podłogę. Oddech ognia. Zmień nogi, prawa noga na podłogę. Oddech ognia. Opuść nogę i jeszcze raz obie nogi nad podłogę. Oddech ognia. Głęboki wdech. Zatrzymaj, wyciągnij ręce daleko za siebie. I wydech. Kolejna pozycja to świeca. Pamiętamy z przedszkola. Kładziemy się na plecach. I tutaj, w tej pozycji, opieramy dłonie. Podnosimy nogi do góry. I bierzemy nogi szeroko. I w tej pozycji robimy oddech ognia. Czyli świeca szeroko, nogi, oddech ognia.
Kontynuujemy oddech ognia w świecy. I jeszcze chwileczkę. I zrób głęboki wdech, zatrzymaj. Z tej pozycji połóż nogi z tyłu na chwilę. Opuść dłonie na ziemię i powolutku wracaj do pozycji leżącej. Jeszcze raz zrobimy kołyskę na kręgosłupie. To jest ćwiczenie, które rozluźnia serce, rozluźnia środek serca. Teraz zrobimy to z dłońmi do góry i znowu wydech, wdech, wydech. Jeszcze chwilę. Jeszcze kilka razy. Bardzo dobrze. Opuść nogi, opuść ręce na podłogę, weź kilka głębokich wdechów, wydechów. I powoli usiądź. Ostatnie ćwiczenie, już bardzo proste. Skrzyżuj ręce na piersiach tak, żeby najlepiej, żeby kciuki zostały na zewnątrz. I znowu wyobraź sobie, że masz ołówek przyczepiony na czubku głowy. I zacznij tym ołówkiem na niebie rysować ósemkę. Znak nieskończoności. I zmieniamy kierunek. I zatrzymaj się w centrum. Zrób głęboki wdech. Z wydechem zrób skłon do ziemi, wdech do góry i skłon do ziemi. I kontynuuj, wdech do góry, skłon do ziemi. I teraz postaraj się to zrobić maksymalnie szybko. 10 razy, ale maksymalnie szybko.
I zanim zrobimy relaks, jeszcze zaśpiewamy mantrę. Mantra Bóg i ja i Bóg to jedno. Pamiętacie, że wszyscy jesteśmy jednością. Jesteśmy jednym. Jest taki słynny jogin Babaji, który mówi: nie szukaj Boga. Nie ma nic innego poza tobą. Jesteś tylko ty. Bóg i ja i Bóg to jedno. 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 Śpiewaj. Bóg i ja i Bóg to jedno. 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 I zrób głęboki wdech. Zostań z zamkniętymi oczami, wydech. Oddychaj swobodnie. I teraz, albo starając się w ogóle nie otwierać oczu, albo tylko minimalnie, otwierając oczy, nie wychodząc z wibracji mantry, nie wychodząc z tej koncentracji, ułóż się do szawasany, do relaksu na plecach. Możesz się czymś przykryć, albo nie. I cały czas w myślach wibruj mantrę Bóg i ja i Bóg to jedno. Bóg i ja i Bóg. To jedno.
wracamy, zrób głęboki wdech. Wydech. Ruszaj głową. Ruszaj palcami dłoni, palcami stóp. Przeciągnij się. Przyciśnij kolana, zegnij nogi w kolanach, przyciśnij kolana do klatki piersiowej, obejmij ramionami, zrób kołyska na kręgosłupie, do przodu, do tyłu, na boki. I siadamy. Zrobimy medytację króciutko, 11 minut. Medytacja, pozycja jest w ten sposób. Lewa dłoń jest bliżej ciała, lewa ręka bliżej ciała i będziemy śpiewać mantrę sa, ta, na, ma. I przy każdym słowie będziemy robić inną mudrę. Sa, ta, na, ma. Czyli palec wskazujący z kciukiem, kolejny palec środkowy, palec serdeczny i mały palec. Sa, ta, na, ma. I od początku. Sa, ta, na, ma. Sa oznacza nieskończoność, ta oznacza życie, na śmierć, ma odrodzenie. Oczy 1/10 otwarte, patrzymy na czubek nosa. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, jednocześnie obserwuj odczucia w ciele. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, sa, ta, na,
Zostaw gyan mudra, czyli palec wskazujący i kciuk razem, głęboki wdech. Zatrzymaj. Zroluj oczy w stronę trzeciego oka. I z tą pozycją oczu zrób wydech. I oddychaj swobodnie.
jeszcze raz zrób głęboki wdech. Zatrzymaj. I powoli z wydechem wychodź z pozycji. Na chwileczkę wyprostuj nogi. Pomasuj kolana, uda, łydki. Potrząśnij nogami. Zrób krążenie stopami w jedną stronę, w drugą. Stopy od siebie przytrzymaj. Na siebie stopy. I wróć jeszcze na chwilę do pozycji siedzącej. Jak chcesz, możesz zresztą zostać z nogami wyprostowanymi. Zamknij jeszcze na chwilę oczy. I obserwuj. Obserwuj swój oddech. Obserwuj, jak powietrze wchodzi na wdechu i wychodzi. Obserwuj ruchy brzucha, przepony, klatki piersiowej. I jednocześnie obserwuj wszystkie odczucia na twojej skórze. Poczuj, jak ubranie dotyka różnych miejsc twojej skóry. Jakie to wywołuje reakcje na skórze? Poobserwuj. Nie staraj się nic z tym zrobić, tylko obserwuj. Obserwuj dotyk powietrza na odkrytych częściach ciała. Jednocześnie też obserwuj odczucia na głowie, pod włosami. Obserwuj wszystkie te odczucia na twojej skórze. Jednocześnie obserwuj ruch twojego ciała na wdechu, wydechu. I nie rób z tym nic, po prostu obserwuj. Obserwuj różne odczucia, które pojawiają się w twoim ciele, w różnych miejscach. Jeśli nic się nie pojawia, to też jest odczucie. Różne odczucia mogą pojawiać się w twoim ciele. I ty postaraj się nic z tym nie robić, tylko być jako obserwator. Tak jakbyś patrzył, patrzyła na swoje ciało trochę z góry, przyglądała mu się.
Może się zdarzyć, że któreś z tych odczuć się zmieni. Albo zniknie, tak jakbyś się stopniowo rozpuszczało. Może się rozpuścić wtedy, kiedy dasz mu przestrzeń. Pozwolisz mu być. Tak jak emocje. Emocje, kiedy są blokowane, one nie znikają. Pojawiają się ciągle. Coraz mocniejsze. A kiedy pozwolimy im być, przyjrzymy się im, damy im przestrzeń, wtedy już więcej nie mają się po co pojawiać. Rozpuszczają się. I twoje emocje stają się jak jezioro. Emocje to woda. I to jezioro stopniowo staje się spokojne. O gładkiej, niewzruszonej powierzchni. Gdzieś tam znowu idzie jakaś fala. I znowu tylko obserwuj. Tylko się przyglądaj. Obserwuj, jak emocje rezonują w twoim ciele. Gdzie to się pojawia? Jaka część ciała? Z jaką czakrą jest to związane? Może jakaś sytuacja konkretna jest z tym związana? Jakaś osoba? Jakaś rzecz? Pożądanie? Radość, strach, gniew. To nie ma znaczenia. Ty tylko obserwuj. I zrób głęboki wdech. Zatrzymaj na chwilę powietrze w płucach. I wydech. Złóż dłonie na piersiach. Jeszcze raz głęboki wdech do mantry Satnam. Sat.
Bardzo dziękuję, kochani. Gratuluję za to, że wstaliście o tak wczesnej porze. Starałem się, żeby te dzisiejsze zajęcia były bardziej takie regenerujące, więc napiszcie, jak się czujecie. I w ogóle dziękuję wszystkim, którzy się ze mną kontaktują. To jest ważne, nie musicie być z tym wszystkim, co się dzieje, sami. Możecie do mnie pisać, możecie do mnie dzwonić. I jeszcze raz dziękuję. Słuchajcie, wspaniałego dnia życzę. A jeśli ktoś chciałby jeszcze dzisiaj się spotkać online, to mam o godzinie 11 polskiego czasu dwugodzinny warsztat na temat Shuni i będziemy pracować z Satnam Rasayan, z uwdrawianiem głębokiej medytacji. To będą warsztaty po rosyjsku, ale przecież w Shuni niekoniecznie trzeba nic słyszeć. W Shuni jest pustka. Link jest u mnie na fanpage'u i na stronie na Facebooku. Trzymajcie się. Miłego dnia. Dziękuję.